Dostałem przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy, na ile poważne było to lądowanie, może rozbicie się. To się stało 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41 czasu polskiego. Była sobota. Ta wiadomość zastawała nas w łóżkach albo przy porannej kawie. Patrzyliśmy w telewizory, dzwoniły telefony. Trudno sobie wyobrazić, co działo się wówczas w umysłach i sercach osób, których najbliżsi lecieli tym samolotem do Smoleńska. Stamtąd jechać mieli na uroczystości katyńskie. Ludzie ze świata mediów, polityki i biznesu natychmiast zadawali sobie pytanie, niepokojące pytanie, kto mógł być z naszych znajomych tam, kto był z naszych przyjaciół, współpracowników, czy ludzi, z którymi po prostu pracowaliśmy. W takim gronie ludzi będziemy dzisiaj rozmawiać. Przypomniemy sobie tamtą straszną datę. Lena Dąbkowska-Cichocka i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Lena dzisiaj przyniosła takie zaproszenie bardzo oficjalne w czerwonych okładkach z orłem w koronie. To jest zaproszenie, aby wziąć udział w tych wielkich uroczystościach w Katyniu z okazji 70. rocznicy tej tragedii. Tak, jest to zaproszenie, które zostawię sobie właśnie w tej teczce, myślę, że do końca życia. Dostałam je od ówczesnego szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, od ministra Władysława Stasiaka. Nazywaliśmy go Władkiem. Byłam wtedy posłem na Sejm i Władek w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego zapraszał mnie do udziału w tej delegacji na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W skład tej delegacji jest powiedziane, że delegacja udaje się samolotem specjalnym do Katynia. W składzie tej delegacji mieli być też dwaj moi przyjaciele, Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, i Paweł Kowal, który był też współtwórcą muzeum. Wszyscy troje byliśmy posłami. Dlaczego nie skorzystaliśmy z tego zaproszenia? Miesiąc wcześniej Maciej Łopiński, ówczesny szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zadzwonił z prośbą, z takim pytaniem, czy bylibyśmy skłonni się jednak wycofać, nie skorzystać z tych zaproszeń, ponieważ jest bardzo dużo chętnych, to taka specjalna okazja, szczególnie dużo chętnych rodzin katyńskich się zgłosiło. No i oczywiście powiedzieliśmy, że jak najbardziej, że nie będziemy tutaj naciskać i się wycofaliśmy. Wtedy rano, jak dowiadujesz się, co się stało, nie do końca wiemy tak na pewno. Chcieliśmy, żeby to inaczej było. Ale wtedy, jak się dowiadujesz, myślisz o tym, jak to dobrze, że nie skorzystałem z tego zaproszenia, czy myślisz o tych, którzy pojechali? Nie, wtedy w ogóle nie myślałam o tym, jak to dobrze. W ogóle coś takiego mi nie przyszło do głowy. Tak naprawdę w ogóle pierwsza myśl była taka, że no coś się wydarzyło, pewnie było awaryjne lądowanie, jakiś jest problem, może coś na łączach, jeszcze dziennikarze nie do końca wiedzą, co się stało, bo no, pierwsza myśl taka granicząca z pewnością, że prezydencki samolot się nie rozbija po prostu. Ty latałaś nim wcześniej. Latałam przecież nim wcześniej, tak. Nieraz się zdarzały sytuacje właśnie takich twardszych lądowań, ale tam po pierwsze no, zawsze kiedy się leci z głową państwa, to niestety ma się takie, to jest oczywiście pewnie rodzaj pychy, ale że jak leci głowa państwa, no to nie ma możliwości, żeby coś się stało. A drugie takie moje wspomnienie, no to tam rzeczywiście latali zawsze najlepsi piloci wojskowi, jakich można było sobie wyobrazić. Nie ma mowy, żeby coś się stało. Wtedy rano, Robert, zadzwoniłeś między innymi do mnie i powiedziałeś: Marek, widzisz? Ja mówię: tak, widzę. I powiedziałeś: tam chyba poleciał Tomek. Rozłączyłeś się. Pamiętam ten moment, kiedy gdzieś koło 9 byłem już na zakupach na bazarku i poszedł taki szmer. Coś się wydarzyło, spadł samolot prezydencki, coś tam zaczęli ludzie między sobą szeptać. I no, najpierw taki niepokój, coś potwornego, coś złego się wydarzyło, ale to było takie trochę najpierw nieosobiste. A potem druga taka refleksja. Lena pracowała w kancelarii prezydenta. Lena była bliskim współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego i no, my się od bardzo dawna znaliśmy już i byliśmy, jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc natychmiast no, wyciągnąłem telefon i dzwonię, czy ona odbierze. No, na szczęście odebrała, ale wtedy wydawało mi się, że to ona mi powiedziała o Tomku Mercie, ale właśnie teraz przed chwilą rozmawialiśmy, że to ja jednak jej powiedziałem, że tam prawdopodobnie poleciał Tomek Merta i rzeczywiście tak okazało się, że poleciał. No na pewno z tych osób, które tam było kilka osób, z którymi byłem w jakichś relacjach bliskich, koleżeńskich, ale niewątpliwie Tomasz Merta, myślę, że mogę go nazwać swoim przyjacielem. I no, druga ważna rzecz, to znaczy Tomek był współtwórcą koncepcji muzeum, a też jako wiceminister kultury, najpierw przy Kazimierzu Ujazdowskim, a potem przy Bogdanie Zdrojewskim, był taką osobą, czyli w dwóch jakby różnych rządach, najpierw PiS-u, potem Platformy, był taką osobą, która osłaniała i pomagała, wspierała w tych niełatwych początkach Muzeum Historii Polski. Więc to było dla mnie i osobiste takie przeżycie, i jakiś ważny taki sygnał dotyczący całego muzeum. Ale było tam więcej osób, z którymi byłem zaprzyjaźniony, bo tutaj Lena wspominała Władka Stasiaka, którego też poznałem gdzieś w połowie lat 90. i może nie byłem bardzo zaprzyjaźniony, ale jednak byliśmy w dobrych koleżeńskich relacjach, w dobrych, bardzo fajnych relacjach. Byłem z Aramem Rybickim, jednym z twórców Ruchu Młodej Polski. Człowiekiem troszeczkę starszej generacji niż ja, ale zawsze mieliśmy jakieś bliskie, sympatyczne kontakty, a ja w tym środowisku od lat 80., właściwie od liceum jakoś funkcjonowałem. I były też inne osoby, Aleksandra Natalii Świat, którą bardzo też lubiłem i swego czasu współpracowałem we Wrocławiu z nią. Ty też straciłaś tam bardzo bliskich sobie osoby. Właściwie wśród tych osób, jak pomyślę, że wydaje mi się, że 3/4 osób znałam lepiej lub gorzej. Z wieloma właśnie przez ileś tam lat współpracowałam. Nie wiem, choćby wspomnieć Aleksandra Szczygło, który był i posłem na Sejm, był przez pewien czas szefem kancelarii prezydenta, z którym tak się układało, że zwykle jak były wyjazdy zagraniczne z prezydentem, to miałam okazję z Olkiem podróżować tym samym samochodem w kolumnie, więc dużo żeśmy rozmawiali. Ale też chciałabym wspomnieć chociażby księdza Andrzejczyka, który jest chrzestnym mojej córki. On też w tej katastrofie zginął. Słuchajcie, to mówimy jako ludzie, którzy znali mnóstwo osób, przyjaźnili się, rozmawiali, spotykali się, jak tu jesteśmy we troje. Natomiast dla większości osób tam w Polsce zginęły ważne, znane osoby. I to jest chyba no, niezwykle istotne. Tam zginęła część dużej, poważnej klasy politycznej, ale też takie osoby ikoniczne, jak choćby prezydent Kaczorowski. No tak, prezydent Kaczorowski. Notabene też miałem tą przyjemność i zaszczyt poznać go osobiście jeszcze w Londynie, jeszcze wtedy, kiedy był właściwie ostatni rok, bo to był chyba lato 90 roku, czyli przed wyborami prezydenckimi. Jeszcze miał insygnia swoje. Jeszcze miał insygnia, jeszcze urzędował w Londynie na Eton Place i to była na pewno jedna z ciekawszych, wybitniejszych postaci polskiej emigracji politycznej, no a przede wszystkim ostatni kontynuator, powiedzmy, rządu Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej. Ostatni prezydent rządu polskiego na emigracji. Oczywiście to był rząd już nieuznawany, ale dla wszystkich, którzy znają historię, którzy jakoś sympatyzują z trudnym polskim losem w XX wieku, ten rząd emigracyjny był zawsze właśnie tym ważnym symbolem niepodległości, wolności, tych aspiracji do niepodległego państwa. No i oczywiście po wyborach prezydenckich w 1990 roku Ryszard Kaczorowski przekazał, co też nie, to nie było tak w ogóle, to była też jakaś tam kontrowersja w tych środowiskach emigracyjnych, ale jednak uznał, że po pierwszych wolnych wyborach należy przekazać nowemu prezydentowi Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie. Zginęła Anna Walentynowicz. No to jest w ogóle jakaś chyba ikoniczna, jedna z najbardziej ikonicznych, jak ważne. Ikonicznych postaci historii polskiej XX wieku. Niewątpliwie no, była jedną z, no, po pierwsze to od jej zwolnienia z pracy w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk sierpniowy, no i też była jedną z ikonicznych postaci Solidarności i też taką osobą niezwykle zaangażowaną, niezwykle emocjonalną, przejmującą się losem zarówno innych robotników, jak i tym, co się działo. Taka Przedziwna koincydencja nastąpiła Smoleńska i Katynia. Oni lecieli na uroczystości katyńskie. Wśród ofiar jest twórca pomnika katyńskiego w Nowym Jorku, pan Seweryn, prawda? To też nabrało takiego niesamowitego symbolu. Ginie ten pod Katyniem, ale zupełnie w innych okolicznościach. To, co najbardziej wspominaliśmy i wszyscy chyba o tym mówili głównie, bo to jest jasne. Lena już wspominała, przecież samolot z prezydentem się nie rozbija. Rozbił się samolot z prezydentem. Zginął Lech Kaczyński z panią Marią, niezwykle lubianą kobietą w Polsce. Oboje mieliście z nim, Lechem Kaczyńskim, kontakty. Lena, ty bardziej. Prezydent Lech Kaczyński był człowiekiem, który nie dokończył swojej kadencji, w sensie oczywiście formalnym, ale też nie zdążył zrobić rzeczy, które rozpoczął. Bardzo wielu rzeczy, za które był ceniony, których nie da się powtórzyć, bo oczywiście każdy kolejny prezydent, który w Polsce będzie, może mieć swoją własną wizję prezydentury, może realizować różne projekty, ale to był człowiek o szczególnym, niepowtarzalnym charakterze i osobowości. Człowiek niezwykle przez wiele, wiele lat ceniony przez środowiska naukowe, ze swoim ciekawym naukowym dorobkiem. Wspomnę tutaj o spotkaniach lucieńskich, które no, ani nigdy wcześniej, ani nigdy później się nie odbywały. Spotkania w takim typie seminaryjnym, gdzie spotykali się naukowcy, dyskutowali na różne tematy, naukowcy też o różnych poglądach i naukowych, i politycznych. Prezydent w tym gronie spotykał się jako jeden z nich, więc to było coś, co jest absolutnie niepowtarzalne. No oczywiście coś, co rozpoczął jeszcze jako prezydent Warszawy, czyli zbudowanie no dzisiaj takiego, można powiedzieć, pomnika, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego i to, jak bardzo dbał w ogóle o dziedzictwo już jako prezydent Polski. Każdy dyrektor nowo powstających muzeów Robercie, patrzy jednak do Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda? To jest takie dziecko Lecha Kaczyńskiego, jak mało które z muzeów. No, bez wątpienia jakby sama myśl o tym, że kwestie historii, dziedzictwa narodowego są ważne, to myślę, że był pierwszy polityk, który w takiej mierze docenił i rozumiał właśnie tę kwestię pamięci narodowej jako po prostu ważnego czynnika społecznego, ale też w jakimś sensie również politycznego. I samo muzeum stało się bez wątpienia przełomem, jeżeli chodzi o myślenie o muzeum, o wykorzystanie multimediów, docieranie do szerokiej publiczności, organizowanie, wychodzenie do publiczności. I to jest ważne, ale też chciałbym przypomnieć o tej roli międzynarodowej Lecha Kaczyńskiego i to myślę, że jest godne również zapamiętania, zwłaszcza ten jego wyjazd do Gruzji w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej, kiedy no, jego wsparcie i zaangażowanie również zaprzyjaźnionych z nim prezydentów Litwy i Ukrainy no, bardzo przyczyniło się do tego, żeby zatrzymać tę rosyjską ofensywę. Myślę, że ten fakt, ale i kilka innych właśnie, tak jak utworzenie Muzeum Powstania, też zainicjowanie Muzeum Historii Żydów Polskich, zainicjowanie Centrum Kopernik, więc tego myślenia właśnie o obecności kultury i nauki w życiu politycznym, to myślę, że była jego ważna i wielka zasługa. I pamiętacie, był na otwarciu naszej pierwszej wielkiej wystawy dwudziestolecie międzywojennym na Zamku Królewskim w Warszawie. Nie sądziliśmy, że to będzie ostatni jego obecność z nami, prawda? No, ja kilka razy się spotykałem, nie miałem takich bliskich relacji z Lechem Kaczyńskim jak Lena. One były zazwyczaj bardziej oficjalne, ale rzeczywiście miałem ten zaszczyt, że otwierał naszą pierwszą taką dużą wystawę na Zamku Królewskim w listopadzie 2008 roku, ale również miałem okazję być na ostatnim z tych seminariów lucińskich i to też takie zdjęcie pamiątkowe gdzieś mam i to jest ważne, pamiątka dla mnie. Co nam zostaje pamięć, Lena? No, pamięć jak najbardziej. Chyba z czasem może jakiś, nie wiem, rodzaj zrozumienia, tak to można może określić, że może w pewien sposób próbujemy też uzasadnić sobie całą tę historię i odpowiedzieć sobie na różne pytania. W naszym Muzeum Historii Polski opowiemy trochę o tej katastrofie przecież, prawda? No, na pewno jest to jeden z ważniejszych momentów historii najnowszej Polski, więc chcemy o tym wspomnieć, ale też myślę, że jest więcej, to znaczy wiele z tych osób pozostawiło po sobie coś, pozostawiło teksty, pozostawiło jakieś rozmowy, wywiady, jakieś nagrania filmowe i myślę, że przesłanie tych ludzi wciąż w jakimś sensie żyje, wciąż może inspirować i zresztą akurat muzeum opublikowało tom esejów Tomasza Merty kilka lat temu i myślę, że to jest taki sposób obecności właśnie w tym wypadku Tomka, ale myślę, że wiele innych tekstów również można przytoczyć i wiele innych działań również można przytoczyć, że ci ludzie żyją w jakimś sensie pośród nas, ich myśl jakoś żyje i trwa. I to musimy pielęgnować. Lena Dąbkowska-Cichocka, dyrektor Robert Kostro, Muzeum Historii Polski. Jesteśmy muzeum. Dziękuję bardzo.